Witam Państwa serdecznie z Auli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rynnicach. Mam przyjemność rozmawiać z panem dyrektorem Mariuszem Zalewskim. Panie dyrektorze, finał zachodniopomorskiego programu Moja Mała Ojczyzna odbywa się właśnie tu w Rynnicach. Dlaczego właśnie tutaj i proszę coś powiedzieć o szczegółach tego programu. Więc tak, dlaczego u nas? Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy między innymi laureatami tego konkursu. Zajęliśmy w tym konkursie drugie miejsce. U nas się odbywa finał tego całego przedsięwzięcia, które zorganizowało Stowarzyszenie Parafiada. No i muszę powiedzieć, że u nas się odbywa podsumowanie tak jakby trzech programów. Są to patriotyzm z pokolenia na pokolenie, Moja Mała Ojczyzna oraz ogólnopolski konkurs na plakat z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. No i u nas się odbędzie wręczenie nagród z tego tytułu. Ten program, to tak jak przeczytałem w zaproszeniu, to jest 2007-2008. Teraz jest finał tego programu. Jaki udział w przygotowaniu tej uroczystości mają wychowankowie pańskiego ośrodka? Nasi wychowankowie pod opieką wychowawcy Tomasza Kozłowskiego stworzyli prezentację oraz plakat, który, to znaczy te dwie rzeczy zostały tak podsumowane, że zajęliśmy drugie miejsce i no tutaj w tym momencie nasz wkład był taki, że zajmując drugie miejsce podjęliśmy się też organizacji tego finału. I zadam jeszcze pytanie niezwiązane z tą uroczystością dzisiejszą. Od pewnego czasu, powiedzmy od roku, dwóch, możemy obserwować, czytać w prasie lokalnej, my to też czasami filmujemy, że ten no, pański ośrodek, wasz ośrodek jest bardzo aktywny, bo niedawno była Droga Krzyżowa, którą opisał w Kurierze Myśliborskim Piotr Sobolewski. Jest wiele różnych uroczystości. Co trzeba zrobić, żeby tych młodych ludzi, którzy czasami są na bakier z prawem, zaktywizować? No przede wszystkim aktywizujemy ich po to, aby mogli wrócić no, jakby na łono społeczeństwa. Przede wszystkim wychodzimy do nich z wszelkimi inicjatywami, także ich jakby do tego no, zachęcając i mobilizując, żeby sami przejawiali inicjatywę. No i dlatego tyle imprez się na terenie naszego ośrodka odbywa. Wychodzimy oczywiście też na zewnątrz, ze społecznością lokalną współpracujemy. No i cóż mogę powiedzieć, no, tylko miło słyszeć, że jest o nas głośno na terenie gminy i powiatu Myśliborz. To prawda, to nie był żaden komplement, to jest po prostu zwyczajna prawda. Ja gratuluję tej uroczystości i życzę powodzenia. Dziękuję. Proszę o wygłoszenie wykładu na temat zbrodni katyńskiej przez panią Marię Surmacz, prezes gorzowskiej rodziny katyńskiej. Ogólnie mówimy, że Katyń... Trudno zobrazować samą zbrodnię, jej przyczyny i jej... Plan Hitlera ze Stalinem, który został zawarty pakt między Hitlerem a Stalinem 23 września 1939 roku o wyniszczeniu całkowicie Polaków, wszystkich Polaków, po to, żeby Polska nigdy nie powstała, żeby to miejsce, którym jest Polska, żeby zajęli i podzielili się Hitler i Stalin. I znany nam jest plan Hitlera, Stalina i Ribbentropa. I ten plan okrutny został wprowadzony w wyniszczenie. Przede wszystkim wyniszczenie inteligencji, wyniszczenie oficerów Wojska Polskiego, policji, Straży Granicznej, Straży Więziennej, wszystkich stojących w obronie ojczyzny. A głównym celem jeszcze to była zemsta za 20 rok, za przegraną wojnę bolszewików, a wygraną przez Polskę. 17 września to był ten dzień, kiedy napadli o trzeciej w nocy od Lwowa, Tarnopola, bolszewicy. A 1 września, to już wiemy, napadli Hitler. Z dwóch stron objęte zostały nasze wojska, rozgromione. I oczywiście padła taka propaganda, żeby nie stawiać oporu, bo bolszewicy będą nam pomagali od strony wschodu,
po to, żeby Hitlera zniszczyć i żeby Polskę uratować. To było kłamstwo i to kłamstwo poniosło okrucieństwo okrutne. To był Katyń. To był Katyń, przygotowane obozy w Kozielsku, mordowanych w Katyniu, w Starobielsku, mordowanych w Charkowie, w Ostaszkowie, mordowanych policjantów w Twerzy, Kalininie, następnie już nieżyjących wywożono zwłoki do Miednoje, pobliskiego Lasku. Sam mord pan w tym filmie, który tutaj żeśmy oglądali, pan Wajda przedstawił bardzo w skrócie, gratuskowo, bardzo tak można powiedzieć, no mord nad dołami, szczelony i na tym się kończy. Nie, to do Katynia po 200 osób codziennie rozstrzeliwano. Wcześniej przygotowano doły wysypane trocinami. Ja dlatego mówię, żeby to zobrazować bliżej, bo z tego filmu to się tak nie utrwala nam w pamięci, jak w naszych sercach cały czas to jest. I w tej sytuacji po to były te truciny, żeby krew sączyła do środka. Ale oczywiście generałowie, pułkownicy i wszystkie inne szarże wojska, jak również nawet i studenci ze szkół oficerskich, kiedy się bronili, kiedy przecież dobrowolni nie szli, nad dołem jeszcze musieli uklęknąć i wtedy strzał w głowy. To wtedy krępowano ręce, zatykano usta czym? Trocinami. I się dusząc nie mogli krzyknąć, a umierali. Często, nie zawsze od kuli, lecz się dusili. I te groby jeszcze przez 2 tygodnie tak żywcem chodziły. Tak było we wszystkich miejscach zbrodni. To była zbrodnia ze szczególnym okrucieństwem. Tego nie oddał film i nie może oddać jeszcze dotąd, nie oddała żadna historia opisywana. Potem, kiedy już 3 kwietnia pierwsze ofiary padły w Katyniu, to 4 kwietnia Ostaszków, Charków, Kijów, Chersonia, Ostrów, z tych wszystkich miejscowości utrzymywano również oficerów, policjantów w więzieniach. I tam mordowano na polecenie podpisane przez Stalina, żeby po cichu, tak żeby to nikt się nie dowiedział, wymordować wszystkie obozy, w których było ponad 22 tysiące jeńców, których właśnie to byli oficerowie, policjanci, ja mówiłam i cała, sędziowie, prokuratorzy, profesorowi, księża, bardzo dużo kapelanów. W noc wigilijną wywieziono kapelanów z tych wszystkich obozów. Do dziś dnia nawet nie ma miejsca, gdzie ich pochowano i w jaki sposób zamordowano. Po prostu wywieźli i się na tym ślad zaginął. Teraz z Ostaszkowa i ze Starobielska przywożono więźniów do budynku NKWD, do pomieszczenia, które było wyciszane wielbłądzią wełną. Wprowadzano ich po 4, sprawdzano naprzód dokumentację, ojciec, matka, żona, dzieci. Wszystko skrupulatnie spisywano i wprowadzano do sali śmierci. I tam ich też krępowano, przede wszystkim od szyi do tyłu ręce.